Plener sztuk wszelakich i rękodzieła organizowany jest zawsze w ostatni weekend sierpnia. Zgodnie z tą tradycją w parku za Centrum Kultury Muza w Lubinie pojawiły się stoiska z rękodziełem. W tym roku mamy ponad 50 wystawców, głównie z Lubina i okolic, ale także z Dolnego Śląska. Bardzo się cieszymy, ponieważ jest wielka różnorodność na stoiskach, atmosfera fantastyczna. Odbył się przed chwileczką teatrzyk dla dzieci. Mamy warsztaty plastyczne dla dzieci pod drzewami. Można wypróbować różnych technik. Mamy też pokaz średniowiecznego rzemiosła w kilku namiotach. Można zapoznać się ze sztuką, z jaką wykonywano przedmioty domowego użytku w dawnych czasach. Jak się bawiłeś się dzisiaj? Super! A co tutaj Ci się najbardziej podoba? Ta gra i takie tam ładne kryształy są przepiękne. Wszystko jest takie ładne. Co tydzień przychodzimy właśnie na przedstawienia do muzy, także zawsze tutaj jesteśmy, zawsze jest fajnie. Odwiedzający mogli również pograć w gry planszowe, bowiem swoje stoisko miał Lubiński Klub Fantastyki. Gry wodoodporne w miarę, ale takie głównie dla dzieci i dla rodzin. Zręcznościowe i logiczne. Podczas pleneru przez cały dzień odwiedzający mogli kupić produkty od wystawców z całego Dolnego Śląska. Były m.in. produkty z drewna, zabawki, biżuteria oraz żywność. Tradycyjnie była również lubiana przez uczestników pleneru słodka przekąska. Już naszą świecką tradycją jest, że naszych rękodzielników częstujemy ciastem drożdżowym, tym razem ze śliwką, z rabarbarem. Niektórzy mówią, że tylko po to przyjeżdżają, ale oczywiście też dla dobrej atmosfery i no deszcz nam niestraszny, dużo jest atrakcji, ale to ciasto tak osładza wszystkim dzień. Podczas artystycznego pleneru nie mogło zabraknąć również stałego punktu programu, czyli biblioteki pod chmurką, która w tym roku przyciągnęła prawdziwe tłumy. Zbieramy książki od lubinian, po prostu ludzie, którzy przeczytali książki, chcą się ich pozbyć i przekazać innym, żeby inni też skorzystali. Przynoszą te książki do muzy, czasami nawet my jedziemy, odbieramy, jeżeli jest ich duża ilość. No i dzisiaj można przyjść do parku, wziąć sobie książkę do domu, przeczytać, potem ją z powrotem przynieść do muzy, bo cały rok mamy regał przy wejściu po prawej stronie do budynku z informacją zaadoptuj książkę. Można przynieść swoje książki, można wziąć czyjeś książki i przeczytać. Od encyklopedii, przez słowniki, przez powieści przygodowe, po harlekiny, właściwie można znaleźć wszystko. Odnalazłem książkę, są to wiersze Artura Rambaud, którą inne wiersze kupowałem ostatnio i akurat znalazłem pełen po prostu wypas, więc bardzo się cieszę. Plener sztuk wszelakich i rękodzieła trwał do godziny 19.